ты обретешь то, что заслуживаешь. Dostań się do generatorów teraz. Gdzie one są? Dostań się do generatorów. Shit. A, już wiem. Tam były takie jedne drzwi. Вознагражден будет только один. Były jedne drzwi. Nie za bardzo. O kurde. Bateria. Nie za bardzo pamiętam, gdzie te drzwi były. Ale путь завершен, человек. Иди ко мне. Spadaj. Kurde, oberwałem trochę. No nic. I co to za kod był? Halo, halo? Kurwa, nie Пришло wiem. Время. Я вижу твое желание. 435897. 435897. Kurwa, to nie jest to. 435897. Halo? To nie jest to. No dobra. Jeszcze raz. Próba numer... Twoja cel здесь. Иди ко мне. Jest jeszcze jedno miejsce, które ewentualnie może być tym właściwym. I zaraz sobie to... Путь завершен, человек. Иди ко мне. Sprawdzimy. 4, 3... Kurwa, no nie pamiętam. 4, 3, 5, 8, 9, 7. Czyżby? Dupa! Twoja cel здесь. Idi ka mnie. Dupa, ludzie. Do generatorów gdzieś tam. No i to jest niby... Niby to, tak? Hola, hola. 5-9. Twój путь завершается. Idi ka mnie. Tak, bo tu się wychodzi. Tutaj mamy... Niby zombiaczka jednego na dole. Wszystko by wskazywało, że to... Coś ja źle wcisnąłem, czy jak? Idi ka mnie. Choroba. Ty obretiesz to, co zasłużywajesz. No nie. Nie bardzo. Shit. Dobra, ugrzązłem, ludzie. Prawdopodobnie pokazałem wam, jak rozprawiłem się, zebrałem tutaj wszystko, jestem przed wyjściem, ale doszedłem znacznie, znacznie dalej już do generatorów, tylko że okazuje się, że w generatorach... Kurwa! Один. Zamknij pysk, szmato! Wiecie co, ludzie, pokażę wam po prostu sekret i powiem wam, co się wydarzyło w generatorach, już jak nie będzie mi pierdolił monolit bzdur. Więc tak, tu będzie na pewno, halo, halo, kod 5947. Twój путь завершается. Иди ко мне. I tak, F6 oczywiście, więc tak. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Я питоле, как он меня przestraszył. О, курва. Ты гною. В każdym razie, no, секрет. Секрет. Obciążenie jest straszne. Будет только один. Lota tego nie potrzebuje. Jedzonko też nie potrzebuje. Tego nic tu nie potrzebuje. Natomiast walkie-talkie nie. Granat. Owszem, granat. Owszem, granat. Twoje owszem. Желание i mamy... Skoro kurwa, weź ty się zamknij Idi w końcu. Ka mnie. Dobra, bierzemy tutaj. Sporo rzeczy zbierzemy. To gwarantuję. Ja jeszcze mogę chodzić. Znowu, kurwa, odbiornik jakiś. Wal się na ryj, ty odbiorniku.
Твой путь завершается. Więc так. Иди ко мне. Батарейки jednoznacznie przydadzą się. Woda się przyda, to się przyda. Wódka niekoniecznie. I mamy egzoszkielet. Egzoszkielet, który jest naprawdę w pyte. Твоё желание скоро исполнится. Иди ко мне. Jestem tak obciążony, że może to jest najlepszy moment, żeby go nałożyć. Holender. Egzoszkielecik w takim razie. I mogę chodzić. Вознагражден будет только один. O, usprawniony pistolet. Genialnie. No to można i to wziąć. Ten pistolet olejmy. I tutaj. Twoje jednoznacznie śmiertelna jest ta skrzynka. Idź ko mnie. Tak, skrzynka jest nieśmiertelna. Ale tu możemy jeszcze amunicji trochę złapać. No i dobra. Jest Gites. Wypadajmy stąd. Ty coś posiadasz? Nie posiadasz nic. Elegancka skrzyneczka. Może nam Путь pomóc. Человек. Wielce, na pewno. Idź ko mnie. Egzoszkielet plus Gauss Rifle to jest genialna rzecz, bo egzoszkielet nie pozwala nam biegać i Gauss Rifle też nam nie pozwala biegać, więc... generalnie... Nie, czekaj, jeszcze chciałem zobaczyć... Dostanę się do monolitu? Nie, dostanę się... Już się dostałem. Dostanę się do generatorów, więc do generatorów idzie się w tą stronę. Jednoznacznie trzeba wyjść. Tak, zadanie nie powiodło się, idź za głosem monolitu. Bo ja to sobie przeszedłem, to zadanie, ale pokażę wam je na końcu, ponieważ wiąże się ono z skończeniem gry i z końcowym filmikiem. Więc pokażę wam to zadanie już na końcu. To nie będzie filmik w trakcie gameplay, przyjaciele. Znaczy w trakcie. Po prostu przejdę grę i wtedy sobie zobaczymy wszystkie zakończenia. O, a co się wydarzyło w generatorach? Najzwyczajniej w świecie wszystko było ok do momentu, kiedy się okazało, że jestem niewyspany i obraz zaczął mi po prostu wariować. Więc nie dawało się tego nagrywać, tym bardziej strzelać. Więc teraz moim zadaniem jest z tym malutkim obciążeniem zasuwać do samochodu. Wziąć oczywiście śpiwór, wyspać się i wrócić tutaj do generatorów na spokojnie. Ponieważ do generatorów idzie się tutaj, więc generalnie tak, to właśnie będę chciał zrobić. Znajdźki, również są fantastyczne znajdźki. Pokażę wam. Ja już sobie w tym gameplayu nie chcę mi się po prostu iść tam po raz drugi. Są to rzeczy, które nie będą mi koniecznie niezbędne do grania. Nie zbadałem tylko znajdźki. Cholera, gdzie ona jest? Gdzieś tu był... O, tutaj była znajdźka, więc tego pojemnika nie wyczaiłem. Chyba to wszystko, czego nie wyczaiłem. Tak, więc tego nie sprawdziłem, ale generalnie niektóre znajdźki, na przykład ta na wysokości jest świetny, więc pokażę wam, bo mam już to nagrane. Oczywiście jest to z poprzedniego save'a, więc tych przedmiotów nie będę miał. A póki co, śmigam ludzie do samochodziku. Gdzie ja jestem? Halo, halo. Śmigam do samochodziku i widzimy się już, jak się wyśpię i wrócę z odpowiednią ilością amunicji i odpowiednim sprzętem na to zadanie. Więc za chwilę się widzimy. Dobrze ludzie, jestem już z powrotem. Zajęło to naprawdę dużo czasu. Jakie wyposażenie ze sobą biorę na wycieczkę? Ulepszony egzoszkielet, czyli ten, który ja posiadałem wcześniej, jest troszkę naruszony, ale ma naprawdę dobre wmontowane modyfikacje. Dalej biorę TRS-a snajperskiego, jest niesamowity. Biorę Big Bena, pistolet, który znalazłem w sarkofagu za zamkniętymi drzwiami. Stosuje on tąże amunicję, więc jestem ciekawy, jak to wypadnie. Wziąłem ze sobą śpiwór, ponieważ przyda się, na pewno się przyda. Oraz skoro mam
egzoszkielet, który pozwala mi nosić więcej kilogramów, biorę oczywiście działko Gaussa. Za chwilkę pokażę wam skrytki, teże znajdźki, o których wam mówiłem. Tutaj jeszcze przypadkowo się dowiedziałem o jakimś plecaku na dachu, ale nie chcę już mi się tam włazić. Więc te cztery skrytki zaraz wam pokażę. I tu jeszcze pojemnik. Aha, dobra, to już było, to też wam pokażę. I po pokazaniu wam skrytek od razu lecę do generatorów. Ale wcześniej, F6 jeszcze raz, mamy tutaj teleporty, które bardzo mnie ciekawi, dokąd mnie zaprowadzą. Chcę z nich skorzystać. F6 jest, więc spokojnie możemy wbić w nie. No. Co jest? Czy to naprawdę nie zadziałało? Dobra, ten teleport tak jakby nie bardzo zadziałał. Ten teleport również nie bardzo zadziałał. I ostatni teleport również nie zadziałał. No dobrze, ludzie, w tym momencie następuje cięcie i oglądamy skrytki, schowki. Tak, zdecydowanie nie chcę się tutaj na dach wbijać, to jest za wysoko. Dobra, olejmy je. Może nas nie zauważą. Jesteśmy wewnątrz. Gdzie ten plecaczek? Pyk. O, to jest genialne. Wszystko jest genialne. Bierz wszystko. Oczywiście, że tak. Nic więcej. Tutaj. Łożesz w mordę, really? Ale będą widoczki. No dobra, niech będą. Jeszcze tak, przeczytajmy tylko informacje na temat. To nie ja. Tu. Na wysokości. Jednak trzeba iść na górę. Wow, będzie wspinaczka. No ale zobaczymy sobie, jakie znajdźki. Jak mam wrażenie, że lepsze znajdźki były w tych trupach, które właśnie minęliśmy, niż we wszystkich tych kontenerach, skrytkach, które po drodze gdzieś udało nam się złowić. Ale niech będzie. Wycieczka to wycieczka. Kuźma, F6. Niech będzie. Jakbym się spitolił stąd, to będzie... Dobra, żyję. No, nie żartuj sobie. Stalker. Shit. No i coś źle robię. Źle. Co ja robię źle? Nie mam pojęcia, ludzie. O, jest. No to jeszcze tam. Kuźwa, co za obciążenie fatalne. Dobra, weźmy Gaussa w takim razie. Trzeba wydupić całą amunicję do Gaussa i wydupić samego Gaussa w najbliższej przyszłości. Okej. Ja pierdziu. Ale wycieczka. Nie spadaj tylko. Dziękuję. Dobra, niech będzie, że z tej strony idziemy. What the fuck? Stalker. O, jest. Jesteśmy coraz bliżej. Kurwa, najbardziej absurdalna skrytka, jaką do tej pory widziałem. Zobaczcie, jaki widok. Stamtąd w ogóle przylazłem chyba. Jakoś tak.
A nie. Czy to moje... Nie, to nie moje rzeczy. Dobra, nieważne. Czy ja nie ominąłem przypadkiem... Nie. Nie ominąłem. To co, na górkę? A jeszcze wyżej. Ja cię kręcę. Mam nadzieję, że to będzie warte tej wędrówki. Bo jak znajdę tam jedną apteczkę, będzie trochę przesadyzm. Wygląda zacnie. Amunicja i wintar. Choroba. Nie, nie chcę wintara. Czyli co, znalazłem 10 pocisków i dwie bateryjki. Wow. Całe śmigłowce. Tu mamy następną skrzydeczkę. Zobaczymy, co kryje. Czy jakieś faktyczne dobro? Transportowy helikopter MiG. Wskazuje. No i gdzie? Na górze? Niemożliwe, żeby na górze. Kurwa, co za dźwięki paskudne. A, trzeba wejść totalnie do środka. Tylko jak? Cholerne kundle. O, 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 coś było. To mi się podoba. Kombinezon monolitu. Od razu robimy podmiankę, bo mój jest w tragicznym stanie. Bardzo, bardzo tragicznym stanie. Tia. Żegnaj. Jak tam? 58 kilo. To była opłacalna choroba. W sumie zrobię to inaczej. Chodź tu. Hej. Ożesz w mordę. Jeszcze raz. Gdzie ta skrytka? Jest schowek tu. Ciach. No i gites. No to lecimy do następnej. Jest już na horyzoncie skryteczka. Obciążony. Bez sensu trochę jest tam iść w moim aktualnym stanie obciążenia, ale zobaczymy sobie. Może jak raz coś mniej interesującego. Ach, no nie bardzo. Dobra, tyle. Rzeczy przydatne. To trzeba przyznać. Baterie i co? I apteczkę. Tak wyglądała kwestia skrydek i ruszamy już do generatorów. Prościutko. Droga jest dosyć łatwa. Naprawdę okolice elektrowni atomowej są nieziemsko piękne. Mają taki cudowny klimacik, że to głowa pęka. Dobra, przyjaciele. Mam nadzieję, że tutaj nie będę zmuszony walczyć jakoś nadmiernie, bo nie mam za bardzo ochoty na to. Chcę dojechać sobie do generatorów i zobaczyć, co mnie tam czeka. Au, 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 spokój, 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 autko. Dobra, którędy będzie naj... znajdźki jakieś, ale to mi się aż nie chce sprawdzać. Najsensowniej będzie do choroby
Gdzie? Tutaj pojechać. Prościutko. No to dobra, zróbmy to. Mam jeszcze 7 kanistrów benzyny, więc spokojnie możemy tutaj sobie śmigać. Tia. No i zdecydowanie, śpiwór, kurde, tu mi się bardzo przyda, bo za chwilkę pojawi się, jeśli już się gdzieś nie pojawił, komunikat o tym, że jestem przemęczony i muszę się wyspać. No i w tym momencie, jak ten komunikat się zjawi, bezsensowne jest po prostu granie, bo nie da się grać. Więc dobrze, nie chcę się spać. Gdzie mój śpiwór? No właśnie, to jest ta informacja, ale najpierw wjedźmy sobie na następny poziom. Generators. The core of the whole problem. Let's go. Tak, to jest duch. Zaraz musimy z nim pogadać. Ja tutaj samochodzik sobie chyba zostawię już. Tylko tak, podjadę kawałeczek bliżej, żeby nie było numerów w stylu nie mogę później wsiąść do samochodu. Więc cyk, wystarczy. I tak jak mówię, ludzie, ja już tutaj byłem, wiem co robić i niestety doszedłem aż do laboratorium. I w laboratorium złapała mnie senność, ale nie posiadałem ze sobą śpiworka, więc musiałem wrócić. I przy okazji złapałem samochód. Więc dobra, lecimy do naszego miłego ducha. Zobaczcie, jak on wygląda. W ogóle jak tutaj wszystko wygląda, zobaczcie. No niesamowite. To jest po prostu wpyte. W pale się nie mieści. Dobra, ale tu z chęcią Gaussa poużywał. Wstępnie. Wstępnie bym poużywał Gaussa. Da. Gadamy. No i jesteśmy. Widzisz tam te generatory? To one są przyczyną tego wszystkiego, Striełok. Wszystkie laboratoria, każdy mniejszy nawet eksperyment, wszystko miało swój początek właśnie tu. Ludziom cały czas zdaje się, że kiedyś okieł znają naturę, ale żaden się nie zastanowi, ile przez to mogą zjebać. No, język bardzo soczysty tego modu. Cieszy mnie to, naprawdę cieszy mnie to, że nie są to wypucowane osoby, NPC-ty bez charakteru, ale ludzie twardzi, ludzie z zony, ludzie konkretni. I no posiadający, kurde, głębie za tą prostackim, powiedzmy, prostym, może nie prostackim, prostym zachowaniem, sposobem bycia, posiadające swoją głębię. Widzę, są tak uspokajające, jak sobie wyobrażałem. Musimy je wyłączyć przed następną emisją. Nie będzie łatwo, pewnie będzie tam, będą tam jacyś stalkerzy, może nawet wojsko, kto wie, wejście do X2 jest przed nami. Jeśli nam się uda, dekoder kła pomoże nam dostać się do środka i ustawisz ładunki, tak jak planowaliśmy. Dopiero wtedy, kiedy uda się wyłączyć to ustrojstwo, musimy być pewni, że rząd nie położy na tym swych chciwych łap. Trzymaj się blisko, nie szalej, ostatnio 3 z nas o mały włos, nie skończył jako kupa mięcha mielonego. Będę tuż za tobą. No i pięknie. Podążajmy. Ja oczywiście będę troszkę wolny, tutaj duch będzie zasuwał jak szalony, ale nie martwcie się. Oczywiście nastąpi moment, kiedy duch się zatrzyma. Będzie malutka też akcja. Sami zobaczycie, nie będę spoilerował. F6, oczywiście, że tak. Bo aż w zasadzie to twardy safe.